Witam serdecznie wszystkich. W dniu dzisiejszym znajdujemy się na plantacji pana Sebastiana Supła w miejscowości Miejsce Piastowe. Jest to województwo podkarpackie w powiecie krośnieńskim, gdzie chcielibyśmy kilka słów powiedzieć na temat odmiany Ceres, jak również w dniu dzisiejszym dokonujemy pomiaru wilgotności, jak również dokonujemy zbiorów tej odmiany. Sebastianie, powiedz, jak długo masz styczność z soją? Soję uprawiamy 8. albo 9. sezon już wegetacyjny na gospodarstwie. Także na stałe weszła do płodozmianu i pewnie zostanie. W ostatnich latach jest dość mocno opłacalną rośliną. Odmiana Ceres jest drugi rok u nas na gospodarstwie. Myślę, że jest to jedna z lepszych odmian w palecie na polskim rynku. Kwalifikujemy ją do grupy średniowczesnej, także według mnie nadaje się do siewów na terenie całej Polski. W przypadku naszego gospodarstwa siejemy ją, ponieważ jest wcześniejsza jak odmiany na poletkach produkcyjnych. Jest to duży plus, ponieważ możemy rozłożyć zbiór soi w czasie w odpowiednich warunkach po prostu. Ona jest dość stabilna, jeśli chodzi o zmienność warunków też atmosferycznych. Także myślę, że to jest dobra opcja, jeśli chodzi o wybór odmiany. Jak widzę, to nawet u ciebie w takich bardzo ekstremalnych warunkach, gdzie widzicie państwo, nawet i w takich ciężkich tutaj mamy duży udział jakiś ten podglebi. Odmiana naprawdę świetnie sobie radzi. Jak oceniasz wilgotność? Na teraz jakieś 12-13%. Także jest technologicznie dojrzała, gotowa do zbioru.